Cześć wszystkim. Jesteśmy z Mileną na kolejnym wypadzie. Tym razem nie jest to woda PZW, tylko już dobrze Wam znane łowisko Podolsze. 4 sezony już tutaj jeździmy. A w tym sezonie dopiero pierwszy raz. Powiedzmy od czterech sezonów znamy tą wodę. Jesteśmy od godziny 17 i już po 5 minutach mieliśmy karpia. Także zobaczycie go po tym wstępie. Dopiero teraz nagrywamy wstęp, ponieważ zależało nam, żeby jak najszybciej rozpakować majdan, wywieźć zestawy. Tak jak mówię, wywieźliśmy pierwszą wędkę, nie zdążyliśmy zasypać zanętą drugiego zestawu do wywózki. W tym momencie branie. Milena zacina, holuje po kilkunastu minutach. Piękna rybka w granicach. Myślałem, że to amur, tak, bo szedł do brzegu. Ładny karpik, zdrowy, 8 kg, także no, największa ryba w tym sezonie nasza. Milena mnie bije, ponieważ ja mam dopiero amura 6-kilogramowego, ale to się nie liczy. Najważniejsze, że jesteśmy tutaj i że coś się dzieje, prawda? Tak. Także na co wziął Milena? Na Candy Floss. Ze sztucznym ziarenkiem kukurydzy. Wafters oczywiście. Również waftersy mamy na pozostałych dwóch zestawach. Dwie wędki są Mileny, jedna jest moja. Jesteśmy na komercji, więc nie chcieliśmy wykupować dwóch stanowisk. Bez sensu tracić pieniądze i by móc łowić tylko na sześć, znaczy by móc łowić na sześć wędek, kiedy trzy wędki nam wystarczą. A jeśli będą brania, to obawiam się, że i nawet te trzy wędki to może być za dużo, bo będziemy mieć co robić. Także, no my czekamy dalej, tak Milenko? Nie przedłużamy tego wstępu. Wyoglądajcie karpia, bo jest naprawdę ładny. No i czekamy, oczywiście będziemy się do Was odzywać. No jest szansa na to, że to będzie udany weekend. Chyba najbardziej udany w tym sezonie. Także trzymajcie się i oczywiście trzymajcie kciuki za nas, nie Milena? Tak. No dzięki Wam wielkie. Jedziemy z tym tematem. Pomalutku. Jest dobrze zapięty. Podnoś go. Jest nasz. Mila. Pierwsza ryba w sezonie oprócz tego amura. Piąteczka. Super. Spójrzcie, kochani. Super. Jak jest mi? Fajnie. Super.
tej jazdy. Nie wiem co to jest, ale kosmos ryba, nie? Spójrzcie, tak się łowi ryby, a wydawało się, że się urwie w zaczepie. No. To co tu widzicie, to jest druga ryba Mileny, karpik w granicach 5 kg. Już myśleliśmy, że go straciliśmy w zaczepie, ale całe szczęście udało się go odzyskać z tego zaczepu. I moja żyłka przetrwała. Tak, i Milena najbardziej się martwiła różową żyłką, która zostanie w wodzie. Bardzo dobrze, bo o ekologię trzeba dbać. No cóż, no. Że ten karp też może jak będzie zaczepiony, to wtedy no on będzie z tym pływał i wtedy może mu się coś stać, jak się może w to zaplątać. Mówi to dziecko, które ma 8 lat i rozumie o co chodzi. Są tacy, którzy nie rozumieją. Tak więc my walczymy dalej. Wywozimy, bo musimy wywieźć dwa zestawy, ponieważ jeden nam splątał. Ale całe szczęście, że obyło się bez jakichś skutków negatywnych. Także trzymajcie za nas kciuki. Walczymy dalej. Pomachaj Milenko. Słuchajcie tego koncertu. Pięknie żaby jadą. To jest niesamowite. A my siedzimy, czekamy dalej. Witajcie drugiego dnia naszej zasiadki. Około 15 minut temu straciliśmy rybę. Trafia się więc okazja, żeby opowiedzieć Wam troszkę o taktyce. Przestawiam kamerę na Milenkę. Jako przynęt na każdej z trzech wędek używamy kulek neutralnie zbalansowanych waftersów. Oczywiście każda w innym smaku, ale już sprawdzonych przez nas. Jako zanętę natomiast przepołowione kulki, a dokładniej przegryzione, prawda Mimi? Tak. Dlaczego? Dlaczego nie stosujemy całych kulek? Ponieważ łowimy na bardzo stromym stoku i kulki niestety stoczyłyby się. Gdybyśmy zostawili je całe, okrągłe, stoczyłyby się z tego stoku. I no, odsunęłyby nam karpie od miejsca położenia przynęty. Do tego oczywiście kukurydza z ziarnami gryki. Milenka przepołowia kulki, ja natomiast zajmę się nakładaniem kukurydzy. I coraz gorzej widzicie. Tak się prezentuje nasza zanęta. Jak widać skuteczna. Ale coraz gorzej idzie rozpołowienie tego. I tu przydałby się taki magiczny przyrząd. Musimy sobie go kupić. Jaki? Firma Ridge Monkey wypuściła fajny przyrząd, nie pamiętam teraz nawet jak się nazywa, do przepoławiania kulek właśnie. To już wiemy jaka będzie kolejna inwestycja.
Oczywiście kulki są. Kulki są dobre, dlatego goleję przed zębami. Oczywiście kulki są miękkie, więc o zęby się nie martwimy. Możemy przy okazji sprawdzić smak kulek. Banan. Wiem. I ta druga? Nie wiem. Chyba ryba, nie? Tata ryb nie lubi, więc nie będę jadł. Ale bananową polecam. Jak mi? Super. Ile ważył? 10 kilo. 10 kilogramów, tak jest. Rozchyl troszkę siatkę. Piękna. Największa ryba tej zasiadki. Po dwóch stronach. Największa, bo może być jeszcze większa. No dokładnie. Dobra, wypuszczamy karpia. Także idziemy, Milenka, chodź. Pomalutku, powiesz sobie na ramieniu, tak przedtem. Chodź pomalutku, uważaj. Chodź, tata ci pomoże, daj to cię. Tata pomoże. No, idź przodem. Tutaj bezpieczeństwo najważniejsze. Wiemy, że to mileńki ryba, ale gdyby jej się coś stało, nie możemy sobie na to pozwolić. Proszę, Milenko, rozepnij zamek z przodu. Ostrożnie. Klęknij sobie na pomoście, będzie ci wygodniej. I zanurz siatkę. Jesteśmy po ostatniej nocy. U nas nic się nie wydarzyło. Kolega Paweł, który przyjechał do nas z córą, wyciągnął rano karpia 8 kilo. A dziewczyny zabijają czas. Co dziewczyny robicie? Łowimy. Co łowicie? Mamusia rybki, tu już mamy jedną. A dziewczyny zabijają czas. O proszę, jaka płoteczka. Oczywiście rybkę wypuścimy. Dziewczyny urządziły sobie małe zawody. Jak jest? Maja. Super. No i fajnie. A tam nasz kolega Paweł. Łowca pięknego karpia. Zanim się zorientowałem, że pasowałoby nagrać ten połów, no to ryba już wróciła do wody. No i niestety nie zobaczymy tej ryby na filmie. Ale myślę, że Paweł udostępni nam zdjęcie i będę mógł wrzucić. Także Milenko, no co? Łówże coś. Może widzowie zobaczyliby jakąś ładną rybę, którą wyciągasz. Dobra, kończymy. Idziemy się pakować. Pa. Maja, pa.
Czas kończyć naszą zasiadkę. Milenka z Mają próbują złowić jeszcze jakieś płoteczki na bacika. No a ja biorę się za pakowanie majdanu. Plusem jest to, że mamy wszystko blisko, samochód przy namiocie. Ja co prawda nie lubię zbytnio takiego łowienia, ale tutaj jest naprawdę przyjemnie. Tym bardziej, że łowimy daleko od brzegu, więc nie ma tutaj problemu z jakimkolwiek hałasem. No i czas kończyć. Nie powiem, że Milenka mnie pobiła, bo właśnie o to chodziło, żeby to ona dzisiaj łowiła. Ja mam inne wody, które są moim priorytetem. I troszkę inne warunki, w których niestety Milenka może mieć problem. A ta na takiej wodzie jak tutaj, rybki te dały jej dużo satysfakcji. Także czekamy. No jak widzieliście, nam od wczorajszego grubaska Milenki nic się nie wydarzyło. Paweł, mój kolega, który dojechał do nas wczoraj z córą Mają, złowił nad ranem pięknego 8-kilogramowego karpia, którego zdjęcia zobaczyliście. No to nic, pakuje się. Trzymajcie się i do następnej przygody, która już za niedługo. Just let